Panie Marszałku, Wysoki Senacie. Oświadczenie kieruję do Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina. Panie Premierze, Panie Wicepremierze, 31 stycznia skierowałem do Pana Premiera oświadczenie w sprawie skandalicznego zachowania podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pana Andrzeja Śliwki w sprawie przyszłości Elbląskiego Portu. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, choć zgodnie z artykułem 49 punktem 5 regulaminu Senatu powinienem ją otrzymać najpóźniej 3 marca, 27 dni temu. Zapewne taki sposób traktowania Senatu RP przez premiera rozzuchwalił pana Andrzeja Śliwkę, bo jego zachowanie coraz bardziej przypomina rolę klasycznego ekonoma lub nadzorcy reprezentującego właściciela, już nie tylko krytykującego samorząd Elbląga, ale wręcz grożącego mu odebraniem własności samorządowej. Na przykład 26 marca na stronie społecznościowej Andrzej Śliwka informuje, że skoro miasto nie domaga, państwo weźmie odpowiedzialność i uczynimy z portu morskiego w Elblągu czwarty port o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Ponieważ pisze to jako wiceminister aktywów państwowych, to odbiorca ma prawo sądzić, że reprezentuje stanowisko polskiego rządu. W związku z tym pytam pana premiera i pana wicepremiera, czy rząd planuje wzięcie odpowiedzialności, czyli przejęcie Elbląskiego Portu niezależnie od woli jego właściciela, czyli samorządu Elbląga. Jednocześnie przypominam, że takie działanie byłoby działaniem niezgodnym z Konstytucją RP, której artykuł 165 mówi wprost, że jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną, przysługują im prawa własności i inne prawa majątkowe. Zatem rząd nie ma żadnej możliwości legalnego przejęcia własności samorządowej bez zgody samorządu. A Rada Ministrów, zgodnie z artykułem 171 Konstytucji RP, ma tylko nadzór nad działaniami samorządu w zakresie legalizmu. W związku z tym proszę o informację. Czy rząd bierze pod uwagę możliwość przejęcia portu w Elblągu bez zgody samorządów? A jeżeli tak, to na mocy jakiego prawa? I jak ma zamiar uzasadnić? Bo chyba nie stwierdzeniem, że miasto nie domaga takiego aktu. A jeżeli pan Śliwka upublicznia nieprawdziwe informacje o działaniach rządu, to proszę te groźby sprostować. Proszę też po raz kolejny, by podsekretarz stanu Andrzej Śliwka przestał przyjeżdżać do Elbląga i kompromitować polski rząd pouczaniem samorządu i prowadzeniem osobistej kampanii na koszt i pod szyldem rządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.